Julia i Simon byli małżeństwem od około 10 lat i dla wszystkich, którzy ich znali, stanowili przykład kochającej się i silnej rodziny. Para wychowała troje dzieci, między którymi różnica wieku nie przekraczała 2 lat. Luke, Sally i Kevin wypełniali życie swoich rodziców sensem i radością, które uczyniły ich najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Niestety, jak to często bywa, kłopoty wkradły się niezauważone. Wszystko zaczęło się od tego, że Simona zwolniono z pracy, a sielanka w rodzinie Cooperów dobiegła końca. Faktem było, że firma, w której pracował ojciec trojga małych dzieci, ogłosiła bankructwo. Julia starała się wesprzeć męża, który bardzo boleśnie przyjął utratę pracy. Kobieta rozumiała, że w oczach załamanego Simona cały świat malował się w czarnych barwach. Z tego powodu Julia nie pospieszała męża w poszukiwaniach nowej pracy, dając mu możliwość przystosowania się do nowej rzeczywistości i dojścia do siebie. Ku wielkiemu rozgoryczeniu żony, po 3 miesiącach Simon nadal nie próbował rozwiązać problemu. Zamiast tego mężczyzna całymi dniami siedział przed telewizorem z piwem i chipsami w ręku. Oczywiście na początku Julia nie widziała w tym nic złego, wierząc, że jej mąż po prostu musi się zrelaksować i zebrać myśli. Czas mijał, a Simon nadal pozostawał bezrobotny. Jednocześnie nadużywając alkoholu, zaczął krzyczeć na swoje dzieci, a nawet podniósł rękę na żonę. Dlaczego mi to robisz, Simon? Wiesz, że pracuję na pół etatu i nie mogę sama utrzymać całej rodziny. Współczuję ci i staram się pomóc, powiedziała Julia, starannie dobierając swoje słowa. W odpowiedzi na to Simon natychmiast zmienił wyraz twarzy i zamienił się w bestię, zmiatając wszystko, co stanie mu na głowie. Wydawało mu się, że właściciel firmy, w której kiedyś pracował, zachował się bardzo niesprawiedliwie, a teraz cały świat był dłużnikiem Simona. Przede wszystkim jednak Julię przerażał fakt, że w chwilach złości jej mąż przekraczał wszelkie dopuszczalne granice i nawet nie dopuszczał do siebie myśli, że może robić cokolwiek źle. Niestety świadkami upadku moralnego Simona i jego niepohamowanego pijaństwa najczęściej były dzieci, które ze względu na pracę matki większość czasu spędzały z nim w domu. W pewnym momencie po kolejnej pijackiej awanturze Julia przyłapała się na myśleniu, że to nie może trwać wiecznie. Korzystając z faktu, że Simon zasnął pijany, kobieta spakowała swoje rzeczy i wraz z dziećmi opuściła dom. Julia doskonale zdawała sobie sprawę, że opuszczając męża, spaliła za sobą wszystkie mosty, które łączyły ją z przeszłością. Przez wiele lat Simon był dla niej najbliższą osobą, która nadawała jej sens życia i przynosiła promienie światła w tej ciemnej otchłani samotności. Julia spędziła swoje dzieciństwo w murach sierocińca i nigdy nie dowiedziała się, kim byli jej rodzice. Z drugiej strony nie mogła już dłużej znosić pijackich wybryków Simona, dlatego za ostatnie pieniądze wynajęła mały domek na obrzeżach miasta i zaczęła naprawiać swoje życie. Jednocześnie Julia wcale nie była zaskoczona tym, że w pijaństwie jej mąż nawet nie próbował się pozbierać i tym samym pogrążał swoich bliskich. Dla niej oznaczało to tylko jedno. Odtąd musiała sama o siebie zadbać i wychowywać trójkę dzieci. Wiedząc, że wynagrodzenie otrzymywane w biurze nie wystarczy, Julia dostała drugą pracę na pół etatu dzięki agencji rekrutującej personel sprzątający dla zamożnych osób i firm. Ku wielkiej radości Julii po rozmowie kwalifikacyjnej od razu zaproponowano jej pierwsze zlecenia. Ta opcja była bardzo wygodna dla kobiety, która w ciągu dnia zamierzała pracować w biurze, a wieczorami myć podłogi w elitarnych nowych budynkach i centrach biznesowych. Jednocześnie dzień pracy Julii trwał co najmniej 16 godzin, dlatego młoda mama po prostu nie miała zbyt wiele siły, by wychowywać trójkę dzieci. Mamo, powinnaś mniej pracować, w ogóle cię nie widzimy, powiedział Kevin, który był najstarszym z dzieci i przede wszystkim rozumiał, jak trudna była cała sytuacja dla jego matki. Wiem, kochany, ale co miesiąc musimy płacić czynsz, a także kupować rzeczy do szkoły i ubrania. Rośniecie w zawrotnym tempie, odpowiedziała Julia, słaniając się ze zmęczenia. Kobieta wiedziała, że aby przeżyć, musi zapomnieć o użalaniu się nad sobą i wziąć się do pracy. Pomimo nieludzkich wysiłków, jej rodzina bardzo szybko odczuła biedę. W takich chwilach kobiecie wydawało się, że w beznadziejnym życiu nigdy nie będzie już radosnych i szczęśliwych chwil, których tak bardzo potrzebowały jej dzieci.
Często, aby budżet rodzinny jakoś się zgadzał, Julia musiała kupować ubrania i zabawki dla dzieci na wyprzedaży. Oczywiście w dobrych czasach kobieta nawet o tym nie myślała, ale teraz, kiedy każdy zaoszczędzony grosz był dla niej bardzo ważny, okazało się to ważniejsze niż kiedykolwiek. Pewnego dnia, wędrując po mieście w poszukiwaniu przecen, Julia weszła do sklepu prowadzonego przez Olivię Johnson. Była to samotna kobieta po 70, której jedynym sensem życia był sklep z przecenionymi towarami. Od lokalnych mieszkańców Julia wiedziała, że syn pani Johnson zginął kilka lat wcześniej w strasznym wypadku samochodowym. Jednocześnie nikt nie zdawał sobie nawet sprawy z tego, przez co musiała przejść nieszczęsna kobieta, kiedy straciła jedynego syna. W drugą stronę działało to tak, że Olivia, widząc tęsknotę i smutek w oczach Julii, starała się ją pocieszyć i poprawić jej nastrój. Nie martw się, kochanie. Wybierz to, czego potrzebujesz, dam ci dobrą zniżkę. A jeśli nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, mogę ci pożyczyć, zaproponowała pani Johnson z ciepłym uśmiechem. Bardzo dziękuję. Jak tylko dostanę pensję, na pewno wszystko zwrócę, odpowiedziała Julia, która wiedziała, że pieniądze za pracę jako sprzątaczka w całości wyda na czynsz najmu domu. Pani Johnson skinęła głową ze zrozumieniem i pospiesznie uspokoiła klientkę. Niepostrzeżenie między kobietami nawiązała się przyjaźń, która przyniosła im obu pozytywne emocje. Julia często pomagała pani Johnson w sklepie i zastępowała staruszkę na dni, kiedy ta gorzej się czuła. Niestety wtedy Julia nie wiedziała jeszcze, że los szykuje dla niej kolejny cios, z którego trudno będzie jej się pozbierać. Najpierw dotarła do niej wiadomość o śmierci Simona, który zasnął z palącym się papierosem w dłoni. Potem niespodziewanie w biurze, w którym pracowała Julia, przeprowadzono redukcję etatów. Przepraszam, Julio, ale muszę ciąć koszty. Zacznij lepiej szukać innej pracy. Spuszczając wzrok, powiedział kierownik wydziału. Oczywiście dla Julii i jej dzieci był to bardzo bolesny czas. Do tego właściciel domu, który wynajmowała rodzina, prawie podwoił im czynsz i to bez konkretnego powodu. Nie interesowała go prywatna, zła sytuacja Julii. Tymczasem Kevin, Luke i Sally, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, starali się pocieszyć i wesprzeć ukochaną matkę. Niestety pensja sprzątaczki nie wystarczała na wynajęcie mieszkania i utrzymanie czterech osób, w tym trójki dzieci. Wtedy właśnie właścicielka sklepu złożyła Julii bardzo ciekawą ofertę. Stało się to po tym, jak samotna matka, zmęczona psychicznie, wybuchnęła płaczem na środku sklepu. Pani Johnson wysłuchała cierpliwie biednej kobiety, a potem powiedziała: „Możecie wprowadzić się do mnie. Mieszkam sama w starym domu na Main Street. Musiałaś go kiedyś widzieć, taki z czerwonymi dachówkami i ścianami porośniętymi bluszczem. Jednocześnie możesz pomagać mi w sklepie. Oczywiście nie będę w stanie dużo zapłacić, ale nie będziecie głodować, możesz mi wierzyć. Zgadzasz się?” Julia spojrzała na staruszkę ze zdumieniem, a potem jej twarz rozjaśniła się i dosłownie zaczęła śmiać się od środka. Oczywiście zgadzam się, pani Johnson. Przysięgam, nie pożałuje pani, że zdecydowała się mi pomóc, rzuciła z zapałem Julia. Pani Johnson uśmiechnęła się i z aprobatą poklepała kobietę po ramieniu. Następnego dnia rodzina Cooperów przeprowadziła się do domu Olivii Johnson. W tym samym czasie Julia wspierała staruszkę w sklepie i w rekordowym czasie opanowała podstawy handlu i księgowości. Kevin, Luke i Sally, bawiąc się w towarzystwie miłej staruszki, od pierwszego dnia zaczęli nazywać ją babcią. Pracując w sklepie, Julia po raz pierwszy od miesięcy nie martwiła się ani o jutro, ani o to, z kim zostaną jej dzieci. Kobieta wiedziała, że pani Johnson z pewnością zaopiekuje się Kevinem, Luke'iem i Sally, których uważała niemalże za swoje wnuki. Czas mijał niepostrzeżenie, przynosząc poprawę w życiu bohaterów dzisiejszej niesamowitej historii. Pewnego razu, stając za ladą w sklepie, Julia zupełnie przypadkiem spotkała pewnego miłego mężczyznę, który zrobił na niej bardzo dobre wrażenie. Jak się okazało, uroczy klient był wdowcem, nazywał się Michael Hernandez i wielu mieszkańców miasta pamiętało jego smutną historię. Kilka lat temu stracił żonę i jedyną córkę w bezlitosnym pożarze, który wybuchł w jego wiejskim domu. Od tego czasu Michael Hernandez mieszkał sam i nie mógł zdecydować się na związek z żadną kobietą. Spotkanie Julii tak bardzo zmieniło jednak mężczyznę, że zaczął przychodzić do sklepu prawie codziennie. Jednocześnie Michael nie zapominał o bukiecie jej ulubionych kwiatów i o uroczych prezentach. Gdy Olivia Johnson dowiedziała się, że Julia ma partnera, zaproponowała, by się do nich wprowadził.
Ręka mężczyzny zawsze przyda się w domu. Oczywiście mamy Kevina i Luka, ale są jeszcze za mali, aby wykonywać poważne prace, powiedziała żartobliwie pani Johnson. Jednocześnie nie umknęło uwadze staruszki, że policzki Julie natychmiast poczerwieniały, trochę ze wstydu, a trochę z radości. Po przeprowadzce do domu starszej kobiety, Michael Hernandez natychmiast podjął się różnych napraw. Jednocześnie w jego umiejętnych rękach każda rzecz stawała się dziełem sztuki. Pewnego dnia, decydując się na wymianę zgniłej podłogi w starej stodole, Michael natknął się na zardzewiały właz, który był specjalnie ukryty pod zrujnowanym budynkiem. Oczywiście mężczyzna musiał spędzić sporo czasu, próbując go otworzyć, bo zawiasy mocno zardzewiały. Oczom zdumionego Michaela ukazało się wejście do małej piwnicy z rozchwianymi, skrzypiącymi schodami, które prowadziły kilka stóp w dół. Główne znalezisko czekało na mężczyznę właśnie tam, kiedy uzbrojony w latarkę ostrożnie wszedł do piwnicy i trafił na podłodze na dziwny, nieporęczny przedmiot. Była to średniej wielkości skrzynia z rogami z żelaza i z rzeźbioną pokrywą. Płonący z ciekawości Michael zajrzał do środka i ledwo zdołał powstrzymać zdziwiony okrzyk. Te reakcje mężczyzny tłumaczył fakt, że skrzynia była pełna złotej biżuterii niewiadomego pochodzenia. Pani Johnson nie potrafiła rzucić światła na tę tajemnicę. W końcu doszła do wniosku, że najprawdopodobniej skrzynia należała do jednego z dawnych właścicieli domu, który kiedyś tam mieszkał. Patrząc na te wszystkie skarby, Olivia Johnson wiedziała już, co musi zrobić z tym nieoczekiwanym darem losu. Przede wszystkim staruszka postanowiła rozbudować sklep, aby Julia mogła się rozwijać i więcej tam zarabiać. Potem, mimo protestów Michaela, szczęśliwa posiadaczka skarbu kupiła samochód, o którym marzyła od wielu lat. Pozostałe pieniądze wystarczyły, aby Julia i Michael wzięły ślub. Rozmowy o nim przez długi czas ekscytowały wszystkich mieszkańców miasta. Olivia Johnson miała również swój udział w rodzinnym szczęściu, wychowywała adoptowane wnuki i cieszyła się ogromnie z życia, o jakim myślała przez długie lata pełne samotności i tęsknoty.